Dzień dobry wszystkim Państwu. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawicieli i członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Witam w sposób szczególny pana prezydenta Andrzeja Dudę, który jest gospodarzem tego miejsca i gospodarzem tego spotkania. Witam bardzo serdecznie pana ministra klimatu i środowiska, pana Michała Kurtykę. Witam pana ministra Krzysztofa Szczerskiego, szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Witam panów doradców prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana ministra Pawła Sałka i pana ministra Łukasza Rzepeckiego. W sposób szczególny witamy państwa, naszych gości, członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Są z nami dzisiaj obecni członkowie prezydium tutaj bezpośrednio na miejscu w sposób fizyczny. Witam przewodniczącą panią Katarzynę Smętek oraz witam wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Klimatycznej, panią Sylwię Łyskawską i pana Piotra Raczkowskiego. Witam także wszystkich państwa, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem łączy internetowych. Bardzo miło, że jesteście państwo z nami. Panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowny panie ministrze, szanowni panowie ministrowie, szanowne koleżanki i koledzy, członkowie prezydium i członkowie Rady Klimatycznej, Młodzieżowej Rady Klimatycznej, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Czeka mnie, czeka nas wszystkich w tym tygodniu bardzo ważne wydarzenie. Uważam ważne oczywiście przede wszystkim dla naszego kraju, z naszego punktu widzenia, dlatego że jako jeden z 40 krajów zostaliśmy zaproszeni na ten szczyt klimatyczny organizowany przez pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Śmiało można powiedzieć, a poprzedzający Światową Konferencję Klimatyczną COP26 w Glasgow, a więc bardzo ważny z tego punktu widzenia, bo niejako przygotowujący także i postanowienia tej konferencji, ale ważny także dla naszej części Europy, dla Europy Środkowej, ważny także i dla całego świata, dlatego że ta kwestia, kwestia ochrony klimatu, kwestia zachowania przede wszystkim świata w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń, a więc także i realizacji tej zasady zrównoważonego rozwoju, która przecież jest, czy wynika z naszej konstytucji, ale zachowanie jej w jak najpełniejszym tego słowa znaczeniu tutaj u nas, ale także i w przestrzeni światowej, ma dzisiaj ogromne znaczenie. Cieszę się ogromnie z tego, że spotykam się właśnie w przededniu tej konferencji z państwem, z młodymi ludźmi, którzy są zaangażowani nie tylko emocjonalnie, ale także i w znaczeniu właśnie tej takiego bardzo pragmatycznego podejścia. Są zaangażowani merytorycznie w kwestie związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Zagadnienia, które mają znaczenie fundamentalne. I ogromnie się cieszę, że nie tylko my jako starsi, a więc pokolenie waszych rodziców, myślimy o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby świat zachował się dla naszych dzieci na przyszłość, dla nich i dla naszych wnuków, ale także, że wy właśnie jako pokolenie tej młodzieży, która będzie w przyszłości, mam nadzieję, już niedługiej decydować o polskich sprawach, już dzisiaj o nich myślicie w stopniu tak ważnym i tak ogromnym. Także cieszę się bardzo, że się spotykamy. Cieszę się także ogromnie, że jest z nami pan minister Michał Kurtyka, pan minister, który nie tylko jest ministrem klimatu dzisiaj i odpowiada za te sprawy w ramach polskiego rządu, ale przede wszystkim jest tym, który przed niecałymi 3 laty był głównoprowadzącym konferencję COP24, a więc Światową Konferencję Klimatyczną w Katowicach. Odpowiadał za stworzenie tego, co w tamtym momencie było najważniejsze, a więc stworzenie drogi, opracowanie drogi do wdrożenia postanowień porozumienia paryskiego, tego, w jaki sposób uzgodnić między wszystkimi krajami uczestniczącymi w konferencji COP24 taką wspólną drogę godzącą przeróżne interesy występujące w przestrzeni światowej, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa klimatycznego, energetyki przede wszystkim, bo przecież jest bardzo różną sytuację, mają kraje w różnych miejscach na świecie i polityczną, i ekonomiczną, i geologiczną, surowcową, więc to są niezwykle trudne także i politycznie zagadnienia, czy może przede wszystkim politycznie trudne zagadnienia.
Udało się to panu ministrowi znakomicie, została opracowana taka mapa drogowa, można powiedzieć, Katowice Rule Book, tego, w jaki sposób to porozumienie paryskie ma być wdrażane. Udało się wtedy zebrać poparcie dla niezwykle dla nas i dla naszej części Europy, dla krajów znajdujących się w podobnej sytuacji do nas, niezwykle ważny dokument, jakim była Śląska Deklaracja Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji, tak zwane Just Transition. A więc te dokumenty, które stanowią dzisiaj jak gdyby wyznacznik, na które wielokrotnie w dyskusjach na temat zmian klimatycznych, a z drugiej strony polityki energetycznej, która powinna być realizowana na świecie, na który się powołujemy. Stawiamy sobie bardzo ambitne cele, jeżeli chodzi o ochronę klimatu. Chcemy, żeby nasz przemysł się przekształcał. Niestety dźwigamy na sobie bardzo poważny bagaż. Chociaż 30 lat już ponad minęło od 1989 roku, kiedy wyszliśmy zza żelaznej kurtyny, kiedy zmienił się w Polsce ustrój, to jednak trzeba pamiętać, że przez ponad 40 lat wcześniej, od 1945 roku, tak naprawdę nie byliśmy państwem, którym władze czy społeczeństwo decydowałoby rzeczywiście w pełnym tego słowa znaczeniu o kierunkach jego rozwoju. Ja czasem mówię, że krótko mówiąc, nie byliśmy państwem w pełni suwerennym, nie bylibyśmy państwem w pełni niepodległym. W części decydowaliśmy o swoich sprawach, ale w tych strategicznych, najbardziej fundamentalnych, niestety bardzo często, czy w większości przypadków, decydowano za nas na wschodzie. I no tak się stało, że w wyniku tych decyzji nasza gospodarka energetyczna w przeważającym ogromnie stopniu, a do niedawna w zasadzie całkowicie prawie oparta była na tym surowcu, który jest dla nas surowcem rodzimym, czyli na węglu. Były w międzyczasie w latach 80. próby zbudowania w Polsce elektrowni atomowej. Na szczęście według tamtego projektu i tamtego wzorca, według którego chciano to zrobić, to się nie udało, bo był to rosyjski model, a ściślej mówiąc sowiecki, byśmy dzisiaj powiedzieli, no, który okazał się katastrofą dla Ukrainy, bo to właśnie tego typu elektrownia eksplodowała w Czarnobylu i doprowadziła do absolutnego kataklizmu i klęski nie tylko w naszej części Europy i w Europie Północnej, ale także i na świecie. Więc na szczęście ta elektrownia nie została zbudowana, ale dzisiaj musimy twardo stanąć w obliczu rzeczywistości i powiedzieć sobie tak, zmiany są absolutnie konieczne, zmiany są niezbędne, zmiany pociągające za sobą konieczność poniesienia ogromnych kosztów, ale tego dzisiaj wymaga świat, tego dzisiaj wymaga przyszłość, tego dzisiaj wymaga także i wola, a mamy tą wolę, budowania nowoczesnej gospodarki, a dzisiaj można śmiało postawić znak równości. Nowoczesna gospodarka to znaczy nowoczesna energetyka i odwrotnie. Nowoczesna energetyka musi oznaczać zarazem nowoczesną gospodarkę. Chcielibyśmy w tym wszystkim jeszcze być tak ambitni, żeby jak największa część tych nowoczesnych technologii była wytwarzana, wymyślana u nas, w naszych centrach badawczo-rozwojowych, na naszych uczelniach, a więc chcielibyśmy tworzyć tutaj taki efekt synergii pomiędzy tym, co jest wymyślane, a tym, co jest wdrażane, no ale oczywiście to jest ogromne zadanie na przyszłość. Między innymi o tych aspektach będziemy dyskutowali w czasie naszego spotkania klimatycznego w ramach szczytu klimatycznego organizowanego przez prezydenta Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale trzeba, żeby również i to spotkanie no, określiło bardzo konkretne, ambitne cele, które będą do zrealizowania w przyszłości, no i które będą także zakreślone w taki sposób, aby było to realne. W ogromnym stopniu ta dyskusja na pewno będzie się koncentrowała także na tym, co rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć, a więc na ile chcemy uchronić świat poprzez nasze działania, poprzez redukcję emisji, poprzez właśnie wprowadzanie różnego rodzaju nowoczesnych źródeł energii. Chcemy osiągnąć spowolnienie przynajmniej procesu wzrostu globalnej temperatury na świecie. To jest dzisiaj jeden z najbardziej dyskutowanych tematów i o tym między innymi chciałem z wami porozmawiać. Jak na to spojrzeć? No, z naszego polskiego punktu widzenia, bo my, choć oczywiście podążamy za światem i chcemy w jak największym stopniu uwzględnić potrzeby krajowe, no ja osobiście nie mam wątpliwości jako prezydent Rzeczypospolitej,
który dzisiaj ponosi na bieżąco odpowiedzialność za polskie sprawy, ale który patrzy także i w przyszłość na to, jakie będzie życie i jakość życia następnych pokoleń, że musimy to zrobić w taki sposób, aby właśnie zachować absolutnie tą zasadę sprawiedliwej transformacji. To znaczy ta transformacja musi odbywać się w taki sposób, aby w Polsce w jak największym stopniu przetrwały miejsca pracy, aby polskie rodziny w związku z tym miały środki utrzymania, aby młodzi ludzie mieli zapewnione w przyszłości, także młodzi ludzie, których dzisiaj jeszcze nie ma na świecie, ale którzy przyjdą, nie tylko możliwości kształcenia w znaczeniu, żeby były u nas wyższe uczelnie, ale także, żeby mieli na to środki, żeby było stać po prostu ich rodziny na to, by mogli się kształcić, a więc żeby było stać na to także i polskie państwo, żebyśmy się jak najlepiej rozwijali, a więc żebyśmy zachowali także i nasze możliwości społeczne z jednej strony, ale z drugiej strony także ekonomiczne, gospodarcze, technologiczne w jak największym stopniu. To są te tematy, o których chciałbym z wami dyskutować. Jak wy to postrzegacie? W jaki sposób to widzicie na przyszłość? Bo wiem, że prowadzicie na ten temat bardzo żarliwe dyskusje. Wiem, że tutaj w Młodzieżowej Radzie Klimatycznej reprezentowane są bardzo różne stanowiska i bardzo różne poglądy. I bardzo dziękuję panu ministrowi za takie właśnie zorganizowanie tego grona, bo zwłaszcza wśród młodych ludzi, oczywiście wśród polityków, którzy poruszają się na scenie politycznej i ponoszą za tą codzienną, dużą politykę odpowiedzialność, to też jest ważne, żeby ścierały się różne poglądy i żeby ze sobą dyskutować. Ale wiecie o tym, że bardzo często tutaj występują różnego rodzaju ograniczenia. Natomiast cieszę się, że tutaj właśnie ta Młodzieżowa Rada Klimatyczna ma w swoim gremium jak największe spektrum poglądów, że dyskutujecie, że wymieniacie się swoimi przekonaniami, że pewnie czasem też i są emocje, ale to jest właśnie życie. I bardzo dobrze, że tak dyskutujecie, bardzo się cieszę, bo ja zawsze mówię, że mamy w naszym kraju na całe szczęście ustrój demokratyczny. Ten właśnie, który udało się wywalczyć w 89 roku i trochę później, a którego tak bardzo pragnęliśmy wcześniej, którego nie było, bo wybory nie były prawdziwe. Dzisiaj wybory są u nas prawdziwe. Idziemy, oddajemy swoje głosy. Te głosy rzeczywiście idą na te ugrupowania, na które zdecydowaliśmy się zagłosować. Różni ludzie przychodzą do władzy i to się zmienia. Przez 4 lata rządzi jedno ugrupowanie, potem przez 4 lata następne, czasem któreś ugrupowanie czy jakaś koalicja rządzi 8 lat. To nam się zdarzyło rzeczywiście dwukrotnie w naszej ostatniej historii, to właśnie poprzez ostatnie niecałe jeszcze 16 lat, więc to jest taki specyficzny okres, bo wcześniej po 89 roku tego nie było, te zmiany były znacznie częstsze, ale należy zakładać, że one będą nadal. I bardzo dobrze, że dzisiaj dyskutujecie w tych gremiach, bo chodzi o to, żebyście się spotykali, żebyście rozmawiali, żebyście się wymieniali poglądami, bo różne osoby reprezentujące różne światopoglądy i różne spojrzenia na przyszłość Polski będą na pewno na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci trzymały w swoich rękach odpowiedzialność za sprawy Rzeczypospolitej. Tą odpowiedzialność bezpośrednio realizowaną. To bardzo ważne, żeby do wzięcia jej na siebie i do jej wykonywania być dobrze przygotowanym. I cieszę się, że właśnie przez udział w takich gremiach i przez takie dyskusje do tego się przygotowujecie. A dzisiaj ja bardzo chętnie wysłucham tego, co macie państwo do powiedzenia, bo tak jak powiedziałem, jest to dla mnie interesujące. Jesteście dla mnie głosem pokolenia, dla którego dzisiaj my staramy się realizować politykę. I uważam, że w istotnym stopniu powinniśmy ją realizować, uwzględniając wasz punkt widzenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy mieli dzisiaj udane spotkanie. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za wystąpienie i poproszę teraz o zabranie głosu pana ministra Michała Kurtykę. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo ministrowie, drodzy koledzy i koleżanki, to ogromna przyjemność i wielki zaszczyt, panie prezydencie, mogąc wspólnie z reprezentacją młodego pokolenia gościć dzisiaj na zaproszenie pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim. I chciałbym serdecznie osobiście panu prezydentowi za to podziękować za zaproszenie, za otwartość i za te ciepłe słowa. Bo rzeczywiście, kiedy powstawała Rada, Młodzieżowa Rada Klimatyczna już prawie rok temu,
to wiedzieliśmy, że będzie to przedsięwzięcie właśnie przygotowujące Polskę, właśnie przygotowujące nas wszystkich na te wyzwania przyszłości. I nie pomyliliśmy się, to znaczy to grono, które pan prezydent obserwuje na ekranach wraz z trójką przedstawicieli prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej, które tutaj ze względów pandemicznych może gościć tylko w tej ograniczonej formule w Pałacu Prezydenckim, to osoby, które zostały wybrane na podstawie bardzo jasnych, przejrzystych, merytorycznych kryteriów i reprezentują całą Polskę, panie prezydencie. To są wszystkie województwa, które tutaj są reprezentowane, z ich bogactwem szans, wyzwań, problemów, bolączek, różnego typu spojrzeń na to, co coraz częściej widzimy, że będzie w znacznym stopniu determinowało naszą przyszłość, a jeżeli mówimy naszą przyszłość, to w szczególności przyszłość młodego pokolenia, czyli to, jakiej polityki klimatycznej chcemy dla Polski, jakiej ochrony klimatu chcemy dla planety. I ten prawie że już rok czasu, kiedy rozmawiamy na temat Rady, a kiedy ona od kilku miesięcy bardzo aktywnie pracuje, to czas, który pokazał, że rzeczywiście Młodzieżowa Rada Klimatyczna pełni taką rolę szkoły odpowiedzialności za sprawy publiczne. To, o czym powiedział pan prezydent, to jest przygotowanie młodzieży, młodych ludzi, dzisiaj jeszcze młodych, dzisiaj jeszcze jedną nogą w tej formalnej edukacji. Część z państwa jest jeszcze w szkołach średnich, znaczna część spośród was już jest na studiach, część z was już praktycznie jest zanurzona w życiu, tym młodym życiu zawodowym. I te debaty, które toczyliście, pokazały, jak ważne było powołanie tej Młodzieżowej Rady Klimatycznej i jak istotną rolę pełnicie państwo nie tylko jako ciało doradcze ministra klimatu i środowiska, bo przekazujemy wam szereg różnych tematów do opiniowania, do dyskusji, do tego zderzenia idei, ale jako ogromną rolę pełnicie, jak ja to widzę, z waszego zaangażowania w waszych środowiskach, w waszych województwach, w młodzieżowych radach, sejmikach młodzieżowych wojewódzkich, w których jesteście, wszędzie tam, gdzie zgodziliście się swoją aktywność wykazać. I muszę powiedzieć, panie prezydencie, jeszcze raz, że to jest grono niesłychanie aktywne. To jest grono, które jest gotowe dzielić się swoim czasem, swoją wiedzą, swoją energią, swoimi pasjami właśnie po to, żeby czynić świat lepszym, czynić świat lepszym dla siebie, czynić świat lepszym dla nas wszystkich na całym świecie. Więc pod tym względem moje ogromne wyrazy szacunku, podziękowania dla młodych ludzi, dla tych, którzy tutaj są i dla pana prezydenta za to, że zgodził się wysłuchać tego głosu. Szczególnie, myślę, to jest ciekawe w kontekście tego też, co pan prezydent powiedział, to znaczy szczytu COP24, który ja miałem przyjemność prowadzić. I rzeczywiście wydaje mi się, że był to taki moment przełomowy w wielu miejscach w Polsce. To był trzeci ten szczyt klimatyczny, który na terytorium Polski się odbył. My jesteśmy pod tym względem rekordzistą światowym i nie powinniśmy w żadnym miejscu się wstydzić tej naszej ogromnej aktywności klimatycznej. Ona przyczyniła się naprawdę do przeprowadzenia tego przełomowego projektu, jakim jest podręcznik reguł katowickich implementujący porozumienie paryskie, ale też z punktu widzenia naszego kraju myślę, że przyczynił się właśnie do powstania pokolenia, które chce angażować się w sprawy świata. A moim zdaniem nie ma wielkiego narodu bez zdolności angażowania się w te wielkie sprawy świata. Więc za to chciałbym wam bardzo dziękować. I tutaj spośród prezydium, panie prezydencie, to nie zdradzę kto, ale część miała okazję uczestniczyć w szczycie katowickim. Jest pani przewodnicząca Rady, pani Katarzyna Smentek, dwoje wiceprzewodniczących, pani Sylwia Łyskawka i pan Piotr Raczkowski. Pomimo młodego wieku oni już zdobywali doświadczenie właśnie na tych szczytach klimatycznych i właśnie uczestniczyli nie tylko w tym katowickim, ale również w innych.
mogą dzięki temu również tym bardziej uczestniczyć w tego typu dyskusji, którą mamy dzisiaj, to znaczy w przygotowaniu szczytu, w którym będzie uczestniczył pan prezydent jako jedyny reprezentant naszego regionu Europy Środkowej, co jest ogromnym, myślę, taką szansą do tego, żeby pokazać Polskę na tle regionu i Polskę jako ambasadora i rzecznika również tego regionu. Ale to jest, przypomnijmy, pewien etap, pewien krok na drodze do COP26, który ma się odbyć w Glasgow i który powinien symbolicznie domknąć to, co zaczęliśmy w Katowicach, to znaczy podręcznik reguł wdrażających porozumienie paryskie, ostatnim już szóstym rozdziałem, który umożliwi handel uprawnieniami emisji na skalę całego świata. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że nasze dzisiejsze spotkanie przyczyni się do wzbogacenia naszej polskiej dyskusji, ale też polskiego głosu na szczyt klimatyczny organizowany pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, jak również COP26 w Glasgow. Dziękuję bardzo, panie ministrze. W tej części naszego spotkania przewidziane jest jeszcze wystąpienie pani przewodniczącej Młodzieżowej Rady Klimatycznej, pani Katarzyny Smentek. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowny panie prezydencie, szanowni panowie ministrowie, szanowni panowie doradcy, drogie członkinie i drodzy członkowie Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym przy ministrze klimatu i środowiska. Jednak dla nas jest też czymś więcej. Jest platformą do dialogu między młodymi ludźmi, a decydentami i decydentkami. Jest organem, dzięki któremu młode Polki i Polacy mogą przekazywać swoje uwagi, sugestie i komentarze w dziedzinie ochrony klimatu. Młodzieżowa Rada Klimatyczna inicjuje liczne spotkania z organizacjami pozarządowymi, indywidualnymi aktywistkami i aktywistami, aby każdy mógł przekazać nam swoje zdanie. Niemniej, nie wystarczy, aby głos młodego pokolenia wybrzmiał. Musi zostać jeszcze usłyszany i wzięty pod uwagę. Właśnie dlatego, jako Młodzieżowa Rada Klimatyczna, cieszymy się z udziału w dzisiejszym spotkaniu, które ma na celu przekazanie głosu młodych Polek i Polaków przed szczytem przywódców w sprawie klimatu, który odbędzie się już za 3 dni. To my, jako najmłodsza grupa w naszym społeczeństwie, najbardziej odczujemy skutki postępujących w zatrważającym tempie zmian klimatu. Podejmując odpowiednie działania i kroki już dziś, możemy zapobiec kryzysowi klimatycznemu. Jednak aby tak się stało, potrzebujemy ambitnych celów klimatycznych i odważnych decyzji politycznych zgodnych z obecnym stanem nauki. Wierzymy, że nadchodzący szczyt przywódców w sprawie klimatu będzie doskonałą okazją, aby poruszyć kwestie tak ważne dla nas wszystkich. Wśród nich jest przede wszystkim sprawiedliwa transformacja energetyczna, wykorzystanie Europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, stworzenie nowych miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem udziału przedstawicieli i przedstawicielek młodzieży w rozmowach i procesach decyzyjnych, bo to właśnie my, młodzi ludzie, będziemy żyli w świecie, który jest dzisiaj tworzony. Promocja odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej, wsparcie państw rozwijających się w obliczu kryzysu klimatycznego, z którym wiele z nich już dzisiaj musi się zmierzyć. To tematy, które według młodych Polek i Polaków powinny zostać poruszone podczas zbliżającego się szczytu przywódców. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, trzeciego sektora oraz sektora prywatnego jest kluczowe, aby podejmowane działania na rzecz klimatu miały charakter holistyczny i inkluzywny. Klimat to nasze wspólne dobro, zatem musimy wspólnie go chronić. Nie możemy pomijać żadnej z grup, szukając rozwiązań jednego z największych wyzwań naszych czasów – kryzysu klimatycznego. W związku z tym, jako Młodzieżowa Rada Klimatyczna, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie udziału młodych ludzi w kolejnych międzynarodowych spotkaniach, takich jak Szczyt Przywódców w sprawie klimatu. Należy jednak pamiętać, że w trakcie tego rodzaju wydarzeń młodzież powinna być traktowana jako równy partner w dyskusji oraz jej pomysły nie powinny być lekceważone lub umniejszane ze względu na wiek danej osoby lub wynikające z niego doświadczenie. Kolejnym niezwykle ważnym wydarzeniem w kontekście globalnej polityki klimatycznej to właśnie COP26, o którym wspomniał zarówno pan prezydent, jak i pan minister, który po zmianie daty z 2020 roku odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2021 roku. Jego przełożenie ze względu na trwającą pandemię nie powinno oznaczać przerwy w negocjacjach i spowolnienia działań na rzecz ograniczenia wzrostu globalnej temperatury na poziomie 2 stopni Celsjusza, a najlepiej 1,5 stopnia Celsjusza, jak apelują naukowcy. Jest to konieczne, jeżeli chcemy uchronić naszą planetę przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu. Jako Młodzieżowa Rada Klimatyczna
Wierzymy, że dzisiejsze spotkanie zaowocuje nie tylko w zakresie stanowiska Polski na nadchodzący szczyt przywódców w sprawie klimatu, ale również sprawi, że postulaty młodzieży będą brane pod uwagę w procesach legislacyjnych i dyskusjach na temat zmian klimatu w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, teraz przewidziana jest krótka, dwuminutowa przerwa techniczna i wrócimy do naszego spotkania po tej przerwie.